Salam dżi, Kościele. Pozwólcie, że w taki sposób się z wami przywitam. W Salam dżi witają się chrześcijanie w Pakistanie w ten sposób. Salam dżi w języku urdu oznacza pokój wam. Salam dżi. Tak witają się chrześcijanie w Pakistanie, w kraju, w którym nie ma pokoju, życząc sobie pokoju. I chcę zacząć od tego, że jednocześnie chcę podziękować wam za modlitwy o Kościół, który ma się nieraz gorzej w wymiarze tego, że jest Kościołem prześladowanym. I ta modlitwa, chcę powiedzieć, ma znaczenie. Tak jak było wspomniane, kiedy się modlimy latami nieraz i nie znamy twarzy, nie znamy ludzi, chrześcijan, o których się modlimy, to całkowicie to inaczej wygląda, kiedy te twarze spotykamy. I chcę przywołać na początek jeden obrazek. Ja nie będę dzisiaj mówił o Kościele prześladowanym. Nie wiedziałem, że dzisiaj będzie taki też szczególny czas modlitwy o Kościół. Jednak chcę wspomnieć pewien obraz. Obraz, który doświadczyłem razem z moją żoną Elą, będąc w Rawalpindi, w jednym z miast pakistańskich na północy Pakistanu, spotykając się z lokalnymi pakistańskimi chrześcijanami, mówiąc im, że my jako Kościół w Polsce modlimy się o was. I też modlimy się o Asię Bibi, kiedy ona była jeszcze więziona w Pakistanie. To gdy oni to usłyszeli, to oni rozpłakali się i powiedzieli: naprawdę, wy modlicie się o nas, wy wiecie, kim jest Asia Bibi. I oni powiedzieli tak, i czuję się zobowiązany, aby dzisiaj wam to przekazać. Oni powiedzieli: bracie Radku, to więc podziękuj polskiemu Kościołowi za tę modlitwę i potrzebujemy waszej modlitwy. I to były twarze poruszone, twarze, w których po policzkach spływały łzy, ale też twarze pełne radości, bo Kościół, pomimo że jest prześladowany, to jest to również Kościół radosny. Dlatego, moi kochani, dziękuję w imieniu pakistańskiego Kościoła, ale i też Kościoła na całej ziemi, bo modlitwa ma znaczenie. Nie dajmy sobie wmówić, że modlimy się i to nie ma znaczenia, bo nawet kiedy nie widzisz, co Bóg robi z tą modlitwą, to Bóg na swoje modlitwy odpowiada. Dlatego dziękuję za tę modlitwę, Kościele. I podoba mi się też tutaj wasze powitanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zaprawdę na wieki wieków. I moi drodzy, cieszę się, że jestem w takim kościele, który, tak jak was tutaj obserwuję, ja mam taki zwyczaj, że kiedy przyjeżdżam w takie miejsce jak wasze, jestem tutaj pierwszy raz, staram się przyjechać wcześniej. Pastor Mirek powiedział: bądź o 9:30, a ja byłem 15 po. Ponieważ lubię obserwować, lubię też rozmawiać z ludźmi, tak kiedy tutaj jestem, aby to nie był tylko czas, że głoszę kazanie i wyjeżdżam, ale lubię poznawać lokalny kościół, przyglądać się lokalnemu kościołowi, poznawać twarze, ludzi, konkretne osoby. Cieszę się, że przywitała się ze mną Jola, dzięki za prezent dla Eliaszka, małego żółwika. To są pewnego rodzaju gesty, pewnego rodzaju ważne rzeczy, które też stanowią o tym, że my jako kościół stanowimy dom. I wy w waszym logo też macie to. Tam jest dom i w tym domu jest krzyż. Bardzo mi się podoba to proste logo i cieszę się, że właśnie jako Kościół stanowicie dom. Jeden z takich obrazków, trochę zabawnych, ale też fajnych, że jesteście pierwszym kościołem, w którym na bardzo zaszczytnym miejscu, po lewej stronie mojej, przy ambonie, na stole, leżą jajka. I wytłumaczono mi tutaj, że sobie tutaj zamawiacie jajka u pewnego brata rolnika i sobie tutaj przychodzicie z reklamówkami czy torbami na jajka. To jest fajny obraz, bo w kościele jest również miejsce, chcę powiedzieć na to, bo jesteśmy domem, po prostu jesteśmy rodziną. I moi drodzy, dzisiaj chcę dzielić się takim słowem, które będzie też być może słowem, pewnym wyzwaniem, dla niektórych z nas, może dla wszystkich nas, ale wierzę, że jeżeli jesteśmy w domu, to możemy poruszać też rzeczy, które są wyzwaniem, które są być może rzeczami trudnymi. A chcę zacząć od tego, że dzisiaj mamy niedzielę, ale już pojutrze, we wtorek, mamy bardzo ważną datę, bardzo ważny dzień, bardzo ważne święto. Ponieważ mamy 31 października, czyli święto reformacji. I kochani, i kiedy myślę o reformacji, to chcę powiedzieć, że reformacja to nie jest tylko kawałek historii, który wpłynął na to, jak wygląda dzisiaj Kościół, który wpłynął, jaką naukę wyznaje Kościół. To nie jest tylko kawałek historii, który sprawił, że my jako dzisiaj Kościół Jezusa Chrystusa mamy przetłumaczone na język polski Słowo Boże. Ale chcę powiedzieć, że reformacja to jest również ruch.
Ruch, który ciągle również dzisiaj do czegoś nas wzywa, do czegoś nas przynagla, do czegoś nas popycha i o czymś nam przypomina, o czym przypomina nam reformacja. Kochani, nie przypomina nam tylko o prawidłowej teologii. Nie przypomina nam tylko o zbawieniu, które jest z łaski. Nie przypomina nam tylko o usprawiedliwieniu w Jezusie Chrystusie, ale przypomina nam również, że my jako Boży Kościół, Kościół Jezusa Chrystusa, każdego dnia potrzebujemy pozwalać Bogu na to, aby to On nas zmieniał, kształtował, formował i reformował nasze życie, aby nasze życie z dnia na dzień upodobniało się do Jezusa Chrystusa. Kochani, ponieważ my jako uczniowie Jezusa Chrystusa, to co potrzebujemy na co dzień, każdego dnia, to potrzebujemy reformy naszych myśli, gestów, słów, postaw i czynów, abyśmy jako chrześcijanie, jako Kościół Boży kochali Boga i ustanowili wolę Bożą centrum naszego życia, aby, tak jak jest pewna taka historia prawdziwa, jak pewien chłopiec na pewnej ewangelizacji się nawrócił, 7-latek i przyjął Jezusa Chrystusa do swojego życia i przejął się tym, że to się stało w jego życiu i podszedł do tego, który głosił Ewangelię i zadał mu pytanie. I mówi, jak to jest, jeżeli ja, 7-letni chłopiec, przyjąłem teraz Jezusa do mojego życia, do mnie, do środka, do mojego wnętrza, a ja jestem taki mały, a On jest taki duży, to czy to oznacza, że On będzie wszędzie ze mnie wystawał? Dokładnie o to chodzi. W Kościele chodzi o to, aby Jezus Chrystus wszędzie z naszego życia wystawał i reformacja wzywa nas do tego, abyśmy ciągle o tym sobie przypominali i byli gotowi do tego, abyśmy byli gotowi na reformę własnego serca, codzienną reformę własnego serca. Uwaga, nie cudzego. To nie jest kazanie dla brata, albo dla twojego sąsiada, albo dla twojej żony, albo dla twojego kumpla, albo dla kogoś, kogo tutaj nie ma. A szkoda, że go tu nie ma. Dobrze, żeby to usłyszał. To jest kazanie do mnie, do ciebie. Chodzi o własne serce. Jeżeli notujecie sobie tytuły nauczań, to tytuł jest długi. Tytuł jest Reformacja, czyli wezwanie do codziennej reformy swojego, nie cudzego serca. I moi kochani, chciałbym zacząć od tego, że jest w Starym Testamencie pewien prorok, który, chcę powiedzieć, że jest najbliższy wszystkim współczesnym chrześcijanom charyzmatykom. Wiem, że jestem w kościele zielonoświątkowym, kościele charyzmatycznym, jednakże mówiąc o chrześcijanach charyzmatykach, mam na myśli wszystkich chrześcijan. Ponieważ, kochani, kogo Bóg zbawia i włącza w swój kościół, tego też Bóg obdarowuje. A dar w języku greckim to jest charyzma, czyli charyzmat. Czyli nie ma chrześcijan, jeżeli są w kościele Jezusa Chrystusa, którzy nie byliby przez Boga obdarowani Jego charyzmatami. Stąd cały Kościół jest charyzmatyczny. Bo cały Kościół jest odbiorcą Bożych charyzmatów. Ktoś może nie zdawać sobie z tego sprawę. No to jest jego problem. Jednakże Bóg obdarowuje swój Kościół swoimi charyzmatami. I kochani, co to jest za prorok, który jest bliski wszystkim charyzmatykom, chrześcijanom. Kochani, ten prorok to ma na imię prorok Jonasz. Niektórzy się z was uśmiechają. Myślicie sobie, co wspólnego może mieć Jonasz z charyzmatycznym chrześcijaństwem? Chyba nic. Pozwólcie, że wyjaśnię. Kochani, Jonasz, kiedy przyglądamy się jego imieniu w oryginale, w języku hebrajskim, to imię brzmi Jona i każde imię w języku hebrajskim ma pewnego rodzaju znaczenie. Tak, żebyśmy sobie to wyobrazili, bo no Jona, słyszysz Jona i nie wiesz, co to znaczy Jona, ale tak jak moje imię, Radosław, ono coś oznacza. To jest radość sławiący. Jestem radość sławiący. Moje nawet nazwisko również coś oznacza, bo jestem siewniak, czyli też siejący. Ale to nie wszystkie nazwiska w Polsce coś oznaczają. Moje akurat oznacza. Jednakże mowa jest o imieniu. Radość sław, a imię Jona oznacza gołąb, czy też gołębica. A gołąb, gołębica, wiemy, że to jest nowotestamentowy obraz Ducha Świętego, prawda?
Czyli tego, który jest odpowiedzialny za dary, za charyzmaty, za udzielanie darów Kościołowi Jezusa Chrystusa. Kiedy mówimy o darach, to mówimy o darach, charyzmatach Ducha Świętego. Czyli gołąb kojarzy się z kimś, kto ma Ducha Świętego. Kimś, kto jest uduchowiony, kimś, kto jest charyzmatykiem, ponieważ otrzymał dary Ducha, charyzmaty Ducha. I to jest właśnie, kochani, Jonasz. Ponieważ Jonasz jest kimś, jest starotestamentalnym prorokiem, który ma Ducha Świętego. To jest starotestamentowy charyzmatyk, mający doświadczenie Boga, znający Boga, ale również słyszący Boga. To nie jest człowiek, który mówi, mam takie wrażenie, że Bóg coś do mnie mówi. Nie, to jest człowiek, który wiem, że Bóg do mnie mówi i słyszę Boży głos. To jest taki człowiek. On rzeczywiście słyszał Boga. I kochani, kiedy mówimy też o jego imieniu, Jonasz, gołąb, czy też gołębica, to mam jeszcze jedno skojarzenie, które chciałbym tutaj powiedzieć. Mianowicie, gołąb jest ptakiem wędrownym. Kochani, w naturę tego ptaka wpisany jest ruch, wpisana jest droga, wpisana jest wędrówka. Dlatego to, co wiemy, że przez długie wieki gołąb spełniał rolę poczty, prawda? Przekazywał wiadomości, w ten sposób był wykorzystywany. I chcę powiedzieć, że podobnie w naszą naturę, naturę chrześcijan, wpisany jest pewnego rodzaju ruch, pewnego rodzaju wędrówka, pewnego rodzaju droga, ponieważ my również mamy być jak Jonasz, jak gołąb, tymi, którzy przekazują Boże wiadomości, Bożą dobrą nowinę temu światu. Inaczej mówiąc, jesteśmy wezwani do tego, abyśmy byli Bożą pocztą. Każdy z nas jest Bożą pocztą tutaj na ziemi, listem Chrystusowym, skierowanym do innych ludzi. Czyli ten Jonasz ma coś wspólnego z charyzmatycznym chrześcijaństwem, z charyzmatykami chrześcijanami. I kochani, chciałbym dzisiaj, abyśmy z tej księgi, która jest powszechnie znana, jeżeli jest powszechnie znana, to nie będziemy wszystkiego czytać z tej księgi, ale chciałbym z tej księgi wyłuskać dwie rzeczy związane z naszym tematem, z tematem reformacji naszego niecudzego serca. I kochani, Jonasz, to co wiemy, zgodnie ze swoją naturą gołębia dostał od Boga zadanie. Zadanie przekazania jego Bożej wiadomości do stolicy Asyrii Niniwy. Pan Bóg po prostu, tak jak posyłało się gołębia, posłał Jonasza jako gołębia z Bożą wiadomością. Jonasz miał się stać Bożą pocztą dla Asyryjczyków mieszkających w stolicy Asyrii w Niniwie. Czyli żydowski prorok, który do tej pory przekazywał Boże Słowo w Izraelu, został posłany poza granicę Izraela do Asyrii, uwaga, do Asyrii, która była wrogiem Izraela. O tym musimy pamiętać. Asyria, kochani, w okresie życia Jonasza była największym wrogiem Izraela, który kilkadziesiąt lat później zdobył i doszczętnie złupił Izrael, a Izrael uprowadził do niewoli. Tak, żebyśmy sobie trochę wyobrazili, o czym my tutaj mówimy, że, bo to tak łatwo brzmi, łatwo można tak to przyjąć, odebrać, że Jonasz, Żyd, został posłany do Asyrii, która była wrogiem Izraela. Spróbujmy to skontekstualizować. To jest trochę tak, jakby dzisiaj żydowski chrześcijanin charyzmatyk został posłany do Strefy Gazy, kilka miesięcy przed atakiem Hamasu na Izrael, aby w Strefie Gazy podzielił się z Palestyńczykami wiadomością od Boga Izraela. Grubo, co nie? Kochani, kiedy Jonasz usłyszał to Boże zadanie, pójdziesz do Niniwy, to w tym momencie zaczął się problem w jego relacji z Bogiem. Czytamy, że nastał pewien kryzys w jego relacji z Bogiem. Kryzys w służbie Bogu. Kryzys w
przyjęciu woli Bożej względem jego życia, aby on do tej Asyrii z Bożą wiadomością poszedł. Jonasz się po prostu zbuntował. Kani, czytamy, że zamiast do Niniwy, to jest na wschód, udał się do Tarszysz, to jest na zachód. Czyli zamiast 800 kilometrów na wschód, on popłynął jakieś 2,5 tysiąca kilometrów na zachód. Czyli 180 stopni w przeciwną stronę. Jeżeli chcielibyśmy tutaj utworzyć skalę posłuszeństwa od 0 do 10, umieścić na tej skali Jonasza, to Jonasz nie mieściłby się w tej skali, znalazłby się w skali minus 10. On się zbuntował. On miał problem z zaakceptowaniem woli Bożej i jej nie przyjął, i od tej woli Bożej i od samego Boga on uciekł. I tak jak powiedziałem, ta historia jest powszechnie znana. Myślę, że z wszystkich proroków Starego Testamentu, pozwolę sobie tak powiedzieć, życie tego proroka jest nam najbardziej znane. Ponieważ Księga Jonasza akurat opisuje życie proroka. Inne księgi prorockie opisują, czy też zawierają poselstwo prorockie. A ta księga akurat opisuje życie proroka, czyli to życie jest nam bardzo dobrze znane. I jest coś takiego, kiedy my coś już bardzo dobrze znamy, kiedy czytamy już coś któryś raz z kolei, to już rzeczy nas nie zaskakują. My już wiemy, co się wydarzy, wiemy, że Jonasz się zbuntuje i co się potem wydarzy, że będzie uciekał, będzie morze, będzie wielka burza, wielka ryba. Wszystko wiemy. Ta księga już nas nie zaskakuje, a jednak chciałbym dzisiaj powiedzieć o dwóch rzeczach z tej księgi, które są szokujące, które są zaskakujące, które czytając tę księgę pobieżnie można przeoczyć. Kochani, pierwsza szokująca rzecz z Księgi Jonasza. Kochani, powodem tego, posłuchajcie, że Jonasz uciekł od Boga, że nie przyjął tego Bożego wezwania, aby udać się do wrogiej Izraelowi Niniwy, to powodem tego nie był strach ani lęk. Wiesz, kiedy Bóg posyła ciebie, kiedy Bóg posyła Żyda dzisiaj, by posłał Żyda do Strefy Gazy, no to można byłoby się wystraszyć, można byłoby się lękać, i gdyby Jonasz z tego powodu uciekał od Bożego wezwania, to byśmy to, ten strach i ten lęk dobrze zrozumieli. Bo kiedy Bóg ciebie posyła do wroga, to można się lękać i bać. Jednak to nie jest powodem Jonasza ucieczki. I to jest szokujące. Jeżeli nie strach i lęk jest powodem, że Jonasz ucieka od Boga, pytanie jest takie, co jest tego powodem? I odpowiedź jest w Księdze Jonasza. Posłuchajcie, 4 rozdział i 2 werset. Czytamy tam tak. Jonasz zwrócił się zatem do Pana tymi słowy. Ach, Panie, czy to nie właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarszysz. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. Kochani, Jonasz uciekał od Boga, nie chcąc udać się do Niniwy, nie dlatego, że się bał, ale dlatego, że wiedział, że jego głoszenie sądu nad Niniwą nie sprowadzi sądu nad Niniwą, ale sprowadzi Boże miłosierdzie. Ponieważ, kochani, Jonasz wiedział, Jonasz bardzo dobrze znał Boga, któremu służył, i wiedział, że ten Bóg, któremu służy, jest Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w swoim gniewie, hojnym w okazywaniu łaski i miłosierdzia. Jonasz wiedział, że Bóg, któremu służy, okazuje łaskę, nie za zasługi. I ten Bóg, któremu służy, nie pragnie śmierci grzesznika, ale pragnie wybawienia grzesznika. To jest rewolucyjne, ale to, co my się dowiadujemy z tego zapisu, w tych słowach jonaszowych, to dowiadujemy się, że Jonasz miał nowotestamentalne poznanie Boga, które wyprzedzało całe jego pokolenie, ale całą erę Starego Testamentu. On miał poznanie Boga takie, jakie jest w Nowym Przymierzu, że Bóg jest hojny w łaskę i w miłosierdzie, nieskory do gniewu, nieskory do sądu. Dlatego on, kochani, podejrzewał,
że kiedy będzie głosił nad Niniwą sąd, to zamiast sądu przyjdzie wybawienie. A Jonasz nienawidził Niniwczyków, nienawidził Asyryjczyków. I ostatnią rzeczą, jaką chciałby widzieć swoimi oczami, to jest to, że Bóg lituje się nad Niniwą. Dlatego ucieka od Boga, ucieka od tego wezwania, głoszenia Niniwie Bożego poselstwa. Kochani, możemy powiedzieć, że Jonas jest takim prorokiem, który chciałby powiedzieć sąd i zniszczenie i widzieć sąd i zniszczenie. Ale ma przeczucie, że będzie głosił sąd i zniszczenie i zobaczy Boże miłosierdzie i wybawienie. I mówi, ho, 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 w takim razie zabijam się stąd i uciekam w przeciwną stronę od tego Bożego wezwania. Przyznajcie, moi kochani, że jest to szokujące. Chcę też powiedzieć, że szokujący jest również fakt, że w Bożym proroku kimś, kto chodził z Bogiem, kimś, kto słyszał Boga, w kimś, kto miał nowotestamentalny obraz Boga, poznanie Boga, w tym człowieku, w takim człowieku była niechęć do ludzi. To jest również szokujące. Pytanie, kochani, jakie stawia Księga Jonasza przed nami, jest takie, czy w nas, dzisiaj w Kościele, w charyzmatycznych chrześcijanach, dzisiaj czy nie ma w nas niechęci do ludzi? Może jakieś uprzedzenie? Może jakiejś złowrogości do ludzi? Ponieważ zobaczcie, jeżeli to było w Bożym proroku, w kimś będącym w tak bliskiej relacji z Bogiem, słyszący, odbierający Boże Słowo do jego życia, jeżeli w takim człowieku była niechęć do ludzi, to okazuje się, że również dzisiaj w Kościele może być niechęć do ludzi. Kochani, a przesłanie Księgi Jonasza jest takie. Chodzi o coś więcej niż być tylko prorokiem w swoim własnym kraju. Bóg chce czegoś więcej. Przenosząc to na nasze realia, chodzi o coś więcej niż być tylko członkiem lokalnego kościoła, tego czy tamtego. Bogu chodzi o coś więcej. O co chodzi Bogu? Bogu chodzi o to, że Jonasza posłał do Niniwy, do ludzi nieznających Boga. I Bogu chodzi o to, że dzisiaj nas, chrześcijan, również posyła do Niniwy, do współczesnej Niniwy, do ludzi, którzy żyją obok nas i nie znają Jezusa Chrystusa, abyśmy byli tymi, którzy tym ludziom przyniosą Ewangelię. I chcę powiedzieć, że to jest oczywista prawda. My bardzo dobrze o tym wiemy, że Bóg posyła nas do ludzi. Nazywamy to nawet w piękny sposób wielkie posłannictwo, wielki nakaz misyjny. My bardzo dobrze o tym wiemy, jednakże mamy problem z głoszeniem Ewangelii. Jak to sprawdzić, czy mamy problem z głoszeniem Ewangelii? Pozwólcie na pewne pytanie. Kto w tym tygodniu głosił komuś Ewangelię, niech podniesie rękę do góry. Okej, dzięki. Jakaś jedna piętnasta. I tak dobrze. I nie zadałem tego pytania, aby wzbudzić w nas poczucie winy, bo to nie jest moim zadaniem, ani moim celem, ale zadałem to pytanie po to, aby pobudzić nas do tego, abyśmy przejęli się tym faktem, tą prawdą i tym wezwaniem, że tak jak Jonasza Bóg posłał do Niniwy, tak Ciebie Bóg posyła do Twojej Niniwy, która jest wokół Twojego życia. I kochani, zobaczcie, my w taki dzień jak dzisiaj, jest niedziela, śpiewamy piękne pieśni, modlimy się na głos, możemy trwać w modlitwie, prosząc Boga o to, aby zbawiał ten kraj, przebudzał ten kraj, aby przyszło przebudzenie. O, to jest hasło. Panie, niech przyjdzie Twoje przebudzenie. Ja chcę powiedzieć, że przebudzenie to nie jest taki stwór, który ma nóżki, który może sobie przybiec. Przebudzenie, Boże poruszenie w naszym kraju nie może nastać, kiedy ciało Jezusa Chrystusa, Boży Kościół, czyli my wszyscy nie weźmiemy na poważnie tego Bożego wezwania skierowanego do nas, że to my jako Kościół będziemy w praktyczny sposób, codzienny sposób dzielić się Ewangelią z ludźmi wokół nas. Bo
Kochani, kiedy my tylko modlimy się o Boże poruszenie, modlimy się o to, żeby Bóg zbawiał, ja chcę powiedzieć, że jesteśmy nie fair play, jesteśmy nieuczciwi wobec Boga. Bo całą tą odpowiedzialność zrzucamy na Boga. A Bóg, aby zbawiać, pobudzać, przebudzać, On już zrobił wszystko. On posłał na ziemię swojego krzyża, na swojego Syna Jezusa Chrystusa. I dzisiaj to, do czego wzywa nas Pan Bóg, to jest to, co mówi apostoł Paweł. W miejsce Chrystusa poselstwo to sprawujemy. I Paweł mówi, dlatego błagamy, kogo błagamy? Ludzi błagamy, upamiętajcie się, powróćcie do Boga. Dlatego, moi drodzy, my jako chrześcijanie nie tyle Boga mamy błagać, aby to On zbawiał, bo Bóg już zrobił wszystko, aby zbawiać. Dzisiaj mamy nie Boga błagać, ale mamy ludzi błagać, abyście upamiętali i otworzyli swoje serce na dobrą nowinę zbawienia w Jezusie Chrystusie. I kochani, potrzebujemy to usłyszeć. I komu mamy, kochani, głosić Ewangelię? Pytanie jest proste. Czasami szukamy i modlimy się, Panie, pokaż mi ludzi. Komu mam głosić Ewangelię? Jak słyszę nieraz taką modlitwę, to po prostu mówię, stop, przestań się modlić. Otwórz oczy. Otwórz oczy. Chodzisz do pracy? Chodzę. Mieszkasz na wsi lub w mieście? Mieszkam. Spotykasz ludzi? Spotykam. To oto są ci ludzie, którym masz głosić Ewangelię. Kochani, my czasami tworzymy pewnego rodzaju drogę ucieczki przed Bogiem w bardzo przewrotny sposób, ukrywając naszą ucieczkę pod pięknymi i pobożnymi modlitwami. Modlitwa pięknie brzmi, ale potem, kiedy ten czas modlitwy się kończy, żyjemy sobie swoim życiem, życiem ucieczki od tego, o co się modliliśmy. To jest trochę tak, pozwólcie na pewien obraz. Kiedy modlisz się o zbawienie Wrocławia, o zbawienie twojego sąsiada, ale nie głosisz mu Ewangelii, to trochę wygląda tak, jak masz i mieszkasz w jakimś bloku naprzeciwko jakiejś sąsiadki, która jest staruszką, nie ma rodziny, złamała sobie nogę i nie ma kto jej zrobić zakupów. I modlisz się, Panie, błogosławię tę panią, tą staruszkę. Niechaj po prostu Ty w swojej dobroci wzbudzisz to, że ona będzie miała chleb, będzie miała obiad, pobłogosław, niechaj nie będzie głodna. I tylko Ty wiesz o tym, że ona ma złamaną nogę i jest głodna. I ta kobieta umrze po miesiącu z głodu. I kto był odpowiedzialny za to, że ta osoba umarła z głodu? Pan Bóg, że nie wysłuchał modlitwy? Nie, Ty, że nie odpowiedziałeś na swoją modlitwę, którą zanosiłeś do Boga, ponieważ Bóg chciał odpowiedzieć na tą modlitwę przez Ciebie. I do tego, kochani, my jako chrześcijanie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię, ale również tym, którzy być może nie są pierwszym wyborem naszych relacji, naszych kontaktów. Również tym, którzy wołają hasła prawo do aborcji, prawo do zmiany płci, może również tym, którzy krzyczą nie ma Boga, również tym, którzy są Rosjanami, Białorusinami, Palestyńczykami, być może jeżeli mamy taką sposobność spotykać takich ludzi. Takim ludziom, do takich ludzi wzywa nas Pan Bóg. I kochani, teraz posłuchajcie. Aby być człowiekiem Ewangelii, aby być kościołem Ewangelii i aby w codzienny sposób żyć Ewangelią i tę Ewangelią się dzielić, to my to, co potrzebujemy, to potrzebujemy usunąć z naszego życia przeszkody, które nam w tym przeszkadzają. Co to za przeszkody? W życiu Jonasza tą przeszkodą była jego niechęć do ludzi. On miał niechęć, mówię tak delikatnie, niechęć. Tam była nienawiść, ale zostawmy to słowo mocne, nienawiść, nazwijmy to niechęć, niechęć do Asyryjczyków. Co może być przeszkodą dzisiaj w Kościele, w XXI wieku w Polsce, że my jako chrześcijanie mamy problem z głoszeniem Ewangelii? To również może być niechęć. To może być wygoda. To może być to, że tak naprawdę nigdy na poważnie nie wziąłeś tego słowa Jezusa Chrystusa, idź na cały świat, na cały Wrocław, na całe twoje osiedle i dziel się Ewangelią. Kochani, może nieśmiałość, może strach, może lęk, może przyjęcie tego kłamstwa, że ja nie potrafię. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli nie potrafisz
I że jeżeli czujesz się słaby, to jesteś w doskonałym miejscu do tego, aby dzielić Ewangelią. Ponieważ to jest słaby, to przez tego Pan Bóg objawia swoją moc. Słabość w Kościele nie jest problemem. Problemem jest zbytnia siła człowieka w jego mniemaniu. Bo to może przeszkadzać, aby Bóg w takim człowieku zadziałał. Czyli kochani, to co my potrzebujemy, to potrzebujemy usunąć z naszego życia przeszkody, które przeszkadzają nam w dzieleniu się Ewangelią. I pozwólcie na pewnego rodzaju świadectwo. Jesteśmy w takim dniu jak dzisiaj, to pozwólcie, że zabiorę was na moment do Omanu. Jeżeli mogę poprosić o zdjęcie, to poproszę. Miałem taki przywilej być w Omanie. Oman to jest taki kraj, kiedy mówimy o prześladowanym kościele, to jest kraj, w którym chrześcijanie są prześladowani, ale to prześladowanie wygląda trochę inaczej niż w innych krajach muzułmańskich. Co to oznacza? Oznacza to, że w Omanie funkcjonują normalnie kościoły. Nawet przez omańską władzę te kościoły są wspierane, budowane są wielkie budynki, chrześcijanie mogą się spotykać, ale tylko chrześcijanie ekspaci, czyli chrześcijanie spoza Omanu. I te kościoły, gdzie tam zgromadzają się chrześcijanie, są kontrolowane przez tajną policję, która bada, czy czasem do tego kościoła nie przychodzi lokalny Omańczyk, bo to jest zakazane. Stąd też kilka lat temu, według pewnej organizacji misyjnej, szacunkowo ta organizacja oceniała, że lokalnych chrześcijan w Omanie jest 25 osób. Na 4 miliony Omańczyków 25 tylko chrześcijan. To jest również kraj, o który możemy się modlić. Ale do tego zdjęcia chciałbym nawiązać. Mianowicie, będąc drugi raz w Omanie, miałem taki przywilej spotkać się z Zacharem, muzułmaninem, Omańczykiem, którego widzicie tutaj na zdjęciu, i nawiązać z nim bliską relację. Spędziliśmy ze sobą cały dzień. Przestałem być dla niego kimś obcym, zbliżyłem się do niego, on poznał mnie, ja poznałem jego. I w którymś momencie, już późnym popołudniem, jadąc wspólnie samochodem, Zachar zapytał mnie, czy może mnie na chwilkę pozostawić, bo to, co chciałby zrobić, to chciałby pójść na modlitwę do meczetu. A ja go zapytałem: Zachar, a czy ja mógłbym do tego meczetu pójść z tobą? I on tak mówi, no w zasadzie tak. To było dla niego takie trochę dezorientujące. Nie wiedział, kim ja jestem. Mieliśmy dobrą relację, dobrą rozmowę. Ja natomiast chciałem kontynuować zbliżenie się do Zachara, bo wiedziałem, że będę chciał głosić mu Ewangelię. Stąd zapytałem go: Zachar, czy mogę wejść z tobą do meczetu? On mówi: tak, ale wiesz co, Radek? Mówi, jest pewien problem. Jaki problem? Musicie wiedzieć, że w Omanie średnia temperatura to jest jakieś 35 stopni. Wtedy było 40 stopni. Ja byłem w krótkich spodenkach, w podkoszulku. Omański strój to jest taka biała szata, która zakrywa również nogi. I on mówi, no z gołymi nogami to do meczetu nie możesz wejść. Ale mówi, mam pomysł. I każdy Omańczyk to, co robi, to pod tą swoją szatą ma pewnego rodzaju taką tunikę, którą zakrywa wstydliwe części ciała. I on mówi, ja tą tunikę swoją zdejmę i dam ją tobie, ale ja nie mogę wejść z niczym, co nie zakrywa moje wstydliwe części ciała. Stąd ty zdejmiesz swoje spodenki, dasz mi, ja sobie je ubiorę, a ja ci dam tą szatę, która okryje twoje nogi. I tak też zrobiliśmy. Przed meczetem, przed samochodem, to co robiliśmy, to ja zdejmowałem spodenki, on zdejmował tą swoją szatę i się robiliśmy tą wymianę. Szli muzułmanie do meczetu, patrzyli się na nas trochę dziwacznie, no ale to zrobiliśmy. I potem następną rzecz, którą zrobiliśmy, a ja ją zrobiłem w sposób świadomy, to poszliśmy na rytualne odmycie. Pierwszy raz uczestniczyłem w tym, patrzyłem na kątem oka na Zachara i robiłem to samo, obmyłem swoje ręce, swoją twarz, swoją głowę, umyłem swoje stopy, tak, że po tym rytualnym obmyciu mogłem wejść z Zacharem do meczetu. Muzułmanie w tym meczecie się modlili, a ja w tym czasie gdzieś w kącie modliłem się o Zachara, bo wiedziałem, że będę chciał nieść mu Ewangelię za krótki moment. Modliłem się o cały Oman, modliłem się o cały muzułmański kraj. Nie chcę rozbudowywać tej historii. Na koniec tego dnia dzieliłem się z Zacharem Ewangelią. Mogłem podarować mu Słowo Boże, mogłem podarować mu Ewangelię, mogłem mu podarować Biblię audio z baterią słoneczną. To jest hit w kontekście Omanu, bo ta bateria cały czas się ładuje, tak żeby on słuchał tego słowa. I ja mówię mu: Zachar, wiedz, że Jezus Chrystus nie jest tylko prorokiem, ale to jest Syn Boga Żywego. Allah to po arabsku również Bóg,
też nasz Bóg w kontekście języka chrześcijan. Arabscy chrześcijanie, kiedy modlą się do Boga, to czczą Allaha, tak żebyśmy tylko wiedzieli. Allah w kontekście muzułman, nuf, to może oznaczać imię tego Boga, islamu, ale w kontekście chrześcijan to oznacza Bóg, nasz Bóg. Bóg Izraela, Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba. Teraz tutaj się rozbudowałem. Nie chcę nieść dodatkowych wątków. I powiedziałem do Zachara tak, proszę Ciebie, czytaj to słowo, słuchaj to słowo i módl się do Jezusa, a On sam też objawi Ci, kim On jest. I Zachar, on był przejęty tym, co usłyszał. I on przyjął to, co mu dałem, Słowo Boże, i w papierze, i w audio. Ta rozmowa miała jeszcze kilka ważnych wątków, ale zostawiam tą rozmowę na bok. Chcę powiedzieć, że podzieliłem się tym na Facebooku. Opisałem to, co się wydarzyło. I na Facebooku zrodził się wielki hejt. Ekumenia z muzułmanami? To Siewniak to już jest jakiś muzułmanin, a nie chrześcijanin. I takie zdania się pojawiały, że stworzyła się wielka burza, znalazło się parę osób, które ujadało w najgorszy sposób. I co się okazało? Dlaczego o tym wspominam? Chcę powiedzieć, że Jonaszowa niechęć w kościele Jezusa w XXI wieku, bo to byli chrześcijanie, również ma się dobrze. Jeżeli jesteś niechętny, czy to do muzułmanów, czy to do homoseksualistów, czy to do ateistów, pytanie jest takie, to jak chcesz nieść im Ewangelię, jeżeli jesteś niechętny do tych ludzi? I posłuchajcie teraz to dalej. Kilka miesięcy wróć. Dwa miesiące temu byłem w Szkocji. Zaproszony przez polski kościół, szkocki kościół. I miałem taki przywilej na całodniowej konferencji sobotniej dzielić się takim nauczaniem na aropagach tego świata. Dzieląc się na podstawie historii apostoła Pawła, który trochę jak Jonasz, tylko on przyjął to Boże wezwanie, aby udać się do Niniwy, która w tamtych czasach nazywały się Ateny, i przybył do Aten. Gotował się w środku, to wszystko, co tam widział, go przerażało, ten cały rodzaj bałwochwalstwa. Jednakże to, co tam głosiłem, to powiedziałem, że apostoł Paweł zdecydował się udać do Aten z tegoż powodu, bo wiedział, że tam są ludzie, którzy potrzebują Ewangelii. Po ludzku, po żydowsku, on nigdy nie opuściłby Jerozolimy, bo w tej Jerozolimie było mu dobrze. Tam czczono jednego, jedynego Boga, a tam w Atenach czczono ich całe mnóstwo. I on nie czuł się w Atenach komfortowo, ale zrobił to dlatego, ponieważ odebrał Boże wezwanie i wiedział, że tam są ludzie, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelii i których Bóg chce zbawić. I dzielę się tą historią i opowiedziałem również to świadectwo Somanu. I opowiedziałem również o tym hejcie. I kończę i przychodzi do mnie małżeństwo. I mówią tak do mnie, to my byliśmy tymi, którzy wszczęli ten hejt. A ja mówię, I przepraszamy. Jakby teraz widzimy szerszy obraz. I wiecie, i tak sobie pomyślałem, wow. Pan Bóg się upomni. I Pan Bóg się upomina. Nieraz, kochani, nasze serduszka są zamknięte jak słoik z ogórkami na zimę. Zakonserwowane, także nieraz trzeba je otworzyć i nieraz robimy wszystko, aby tych serc naszych nie otworzyć. A Pan Bóg, nasz dobry Bóg, Jego dobroć i Jego miłosierdzie również objawia się w tym, że to, co On chce robić, tak jak otwieramy słoiki z ogórkami na zimę, to Bóg chce otwierać serca Kościoła, aby nie było w nas niechęci do ludzi niezbawionych, do ludzi dzisiaj pogubionych, zagubionych, do ludzi w różnych ideologiach, być może nam się niepodobających. Bóg do tych ludzi nas posyła z dobrą nowiną zbawienia. I kochani, kiedy ja patrzę na pierwszy kościół pierwszego wieku i na kościół XXI wieku, to widzę jedną różnicę, że my to, co zgubiliśmy w kontekście pierwszego kościoła, to zgubiliśmy to, że powołaniem kościoła jest bycie pocztą Bożą. Kochani, w dobie materializmu, dobrobytu, pędu życia, chcę powiedzieć, że mamy taką tendencję, abyśmy stawali się gołębiem domowym, a my mamy nieustannie być gołębiem wędrownym. Nie gołębiem domowym, ale gołębiem wędrownym, dlatego potrzebujemy w tej kwestii reformacji. Reformacji
naszego serca, nie cudzego, naszego, mojego. To jest pierwsza rzecz. I kochani, idźmy dalej. Wiemy, że Pan Bóg w tej historii Jonasza, w tym jego życiu, znalazł sposób na Jonasza. Znalazł sposób na jego bunt, na jego ucieczkę. Znamy to. Statek, burza, tak, wielka ryba. Nie muszę tego tutaj opowiadać, bo ta historia jest powszechnie znana. I kiedy wreszcie Jonasz udał się do tej Niniwy i głosił poselstwo Boże, umówmy się, że to poselstwo Boże było głoszone w sposób dalej niechętny do Niniwczyków. To uwaga, nastał największy cud w historii tego świata. Ja nie znam drugiego takiego cudu. Ponieważ w krótkim okresie czasu, być może nawet to był jeden dzień, czytamy, że całe miasto, cała stolica bezbożnej Asyrii, cała Niniwa, w jednym momencie 120 tysięcy ludzi się upamiętało i zwróciło się do Boga. Wow! Ja trochę badam historię chrześcijaństwa w świecie i powiem szczerze, nie znam drugiej takiej historii, aby w tak krótkim okresie całe miasto, 120 tysięcy ludzi w jednym momencie się upamiętało. A to się wydarzyło w tej historii, którą omawiamy. Czyli tak naprawdę jesteśmy tutaj świadkami jednego z największych cudów, który Bóg dokonał na głoszenie nieżyczliwego Niniwie Jonasza. Niesamowite. Jednakże, kochani, kiedy ta Niniwa się upamiętała i Bóg postanowił nie zsyłać na Niniwę sądu, ale okazać Niniwie miłosierdzie, czyli okazało się to, co Jonasz przypuszczał. Czyli Jonasz naprawdę znał Boga, on wiedział, jaki Bóg jest. To też było powodem, że Jonasz strzelił focha na Boga. Obraził się na Boga. I kochani, to jest druga szokująca prawda Księgi Jonasza, którą kiedy czytamy w sposób pobieżny, możemy ją przeoczyć. Co to za prawda, szokująca prawda? Kochani, ta prawda brzmi tak. Księga Jonasza odkrywa przed nami, że Bogu jest łatwiej nawrócić 120 tysięcy ludzi bezbożnych, niż dotrzeć do jednego proroka. Kochani, łatwiej jest Bogu dotrzeć do 120 tysięcy ludzi, którzy Boga nie znają, aniżeli zmienić serce jednej już wierzącej osoby. Kochani, zobaczmy, co Bóg mówi o Asyryjczykach. 4 rozdział, 11 werset. Czytamy tak, to jest Boże Słowo. Ależ czyż ja nie powinienem okazać litości Niniwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt? Widzimy, kochani, tutaj serce Boga wobec Asyryjczyków. Bóg mówi o Asyryjczykach, że są to ludzie, którzy nie odróżniają prawej ręki od lewej. Jest to semicki idiom, który oznacza po prostu tyle, że ci ludzie są absolutnie pogubieni. Dokładnie tak samo pogubieni, jak dzisiaj ludzie otaczający nas w naszym kraju, wśród których żyjemy. I Bóg mówi tak, jakże miałbym żałować tych ludzi? Bóg chce zbawienia tych ludzi. Bóg chce upamiętania tych ludzi. Bóg chce ratunku tych ludzi. Bóg żałuje tego miasta, a Jonasz nie żałuje. Jonasz chce zniszczenia Niniwy. I on jest zagniewany na śmierć, na Boga, że Niniwa nie została zniszczona i on nie chce zmienić swojej postawy. I zobaczmy, kochani, ten paradoks. Kochani, Bóg musi o wiele większą cierpliwość okazać Jonaszowi niż 120 tysięcom Niniwczyków, bo ci się upamiętali na jedno poselstwo Jonasza, a Jonasz nie chce zmienić swojego serca i uważa, że ma rację. Kochani, Jonasz jest obrażony na Boga, ale Bóg nie jest obrażony na Jonasza. Jonasz jest zagniewany na Boga, a w tej historii czytamy, że Bóg nie jest zagniewany. Jonasz zagniewany na Boga, a Bóg nie jest zagniewany na Jonasza. To, co widzimy w tej historii, jest piękne, bo widzimy, że Bóg zaczyna rozmowę, dialog z Jonaszem, używając tutaj robaczka, drzewa, wschodniego wiatru. Ja nie mam czasu, aby to wszystko teraz omawiać. Zachęcam, abyśmy sobie to przeczytali w domu.
Jednak to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to chcę zwrócić uwagę na to, że Bóg ma takie dzieci. Kochani, historia Jonasza jest historią o nas. To my jesteśmy takimi dziećmi. Dziećmi Bożymi z trudnymi do przemienienia sercami przez Boga. Kochani, ponieważ Panu Bogu było trudno dotrzeć do serca Jonasza i de facto my nie wiemy, czy Bóg dotarł do serca Jonasza, bo Księga Jonasza na to nie odpowiada. I chcę powiedzieć, że podobnie Bogu nieraz jest trudno dotrzeć do naszych serc. Trudno jest Bogu dotrzeć do nas. I mam świadomość, kiedy mówię do nas, to brzmi to tak, taka chmura, do nas. Może trudno jest Panu Bogu dotrzeć do ciebie. Przyznam się wam szczerze, że czasami Panu Bogu jest trudno dotrzeć do mnie. Czasami, gdy dociera, to mówię sobie, Radek, ty głuptoku. I kochani, zobaczmy, Panu Bogu łatwiej jest dotrzeć do ludzi całkiem nowych, którzy co dopiero się nawracają. Tych ludzi, tak jak Niniwczyków, łatwo jest zmienić. Wiesz, kiedy ktoś się nawraca, znasz takiego kogoś, kto się nawrócił niedawno? Człowiek pełen radości, pełen pasji, dzieli się Ewangelią na prawo i na lewo, mówi, głosimy Ewangelię, nie możemy milczeć. To jest człowiek nowonarodzony. I potem spotyka człowieka długo wierzącego, człowieka, którego nazwijmy długoletnim chrześcijaninem, który mówi mu, przejdzie ci. Będziesz miał żonę, a potem jeszcze dzieci, to będziesz taki jak ja. Przejdzie ci. Widzimy to? Kochani, długoletni chrześcijanin, czyli chrześcijanin, który długo wierzy, ma w sobie pewne dwa słowa. Długo i letni. Czyli my możemy być długoletnimi chrześcijanami, czyli już długo wierzącymi i możemy być długoletni. I takich długoletnich chrześcijan jest trudno zmienić. I okazuje się, że Panu Bogu trudno takich chrześcijan jest zmienić. Trudno jest Bogu dotrzeć do takich chrześcijan, dotrzeć do jego serc, do ich serc. I kochani, z czego to wynika, że trudno jest o przemianę długoletniego chrześcijanina? Zauważmy, kochani, to, co już powiedzieliśmy w kontekście Jonasza. Jonasz wszystko miał rewelacyjnie poukładane. Jego teologia była teologią, która wyprzedzała erę Starego Testamentu, miał właściwe, mega poznanie Boga, chodził z Bogiem za rękę, słyszał Boga. Na czym więc polegał problem Jonasza? Kochani, chodzi o to, aby przesunąć to nasze poznanie Boga, które my jako Kościół mamy. Aby przesunąć to poznanie stąd, z głowy do serca. Aby nam nakapało z mózgu do serduszka. Ktoś kiedyś powiedział, że ta droga stąd, tu, to największa odległość świata. Dla niektórych nie do przebycia. Kochani, ponieważ to, że my dużo wiemy i że mamy informacje o Bogu, mamy poznanie Boga i ono jest tu, nie oznacza, że my tak żyjemy i że to jest tu. Kochani, jest wielu ludzi, również dzisiaj, którzy wszystko dobrze mają poukładane. Chcę powiedzieć, że my jako chrześcijanie również mamy rzeczy poukładane w naszym życiu. Jeżeli ktoś nas zapyta o Boga, jeżeli ktoś nas zapyta o jakiś werset biblijny, o jakąś historię, to bardzo często my na lewo i na prawo jesteśmy w stanie powiedzieć, co gdzie jest zapisane. To jednak, że coś wiesz, nie oznacza, że tak żyjesz. Kochani, my potrzebujemy, aby stąd to, co jest tu, aby przeszło tu. Ale między naszym mózgiem a naszym sercem okazuje się, że jest taki wąski przesmyk, że tam jest jakoś tak ciasno, że trudno to przechodzi stąd tutaj. Bo zobaczcie, o ilu rzeczach my wiemy, a z iloma rzeczami my mamy problem. Mianowicie, my wiemy, że należy przebaczać. Wiesz o tym? Że tak jak w Chrystusie Bóg ci przebaczył, tak ty i masz przebaczyć, ale kiedy przyjdzie ci przebaczyć, to już jest o wiele trudniej.
Kochani, my wiemy, mamy tutaj wiedzę, że mamy kochać swoich nieprzyjaciół. Ale mamy w ogóle problem kochać braci w kościele, którzy może nadepną na napięte. Kochani, my wiemy, mamy wiedzę tu, że mamy głosić Ewangelię. Ale w praktyczny sposób mamy od 2000 lat problem, bo od 2000 lat jest problem ze żniwiarzami, aby zebrali to żniwo. My, teraz dotknę tematu małżonków. Dotknęsz też tematu siebie. Ja wiem doskonale, jak żyć w zgodzie i w pełnym pokoju z moją żoną. Wiem o tym. Wiem, jak powinienem się zachować dzisiaj. Ale jak dochodzi do różnego sytuacji napięć, to moja żona ma jakąś taką zdolność, że mam pewne takie punkciki, które jak się naciśnie, to rodzi się napięcie i moja żona potrafi wszystkie te punkciki nacisnąć raz, na raz. Ja potrafię tak samo u mojej żony również te wszystkie punkciki nacisnąć na raz i potem wielki wulkan wybucha. Znowu, ja wiem, jak zachować pokój w takiej sytuacji, ale potem w sercu moim wygląda to inaczej. Kochani, pracowałem 7 lat w szpitalu. Jestem fizjoterapeutą w zawodu i przyglądałem się nieraz, jak pacjenci byli podłączani do kroplówek. I kroplówka ma to do siebie, że lek, który jest dostarczany choremu, jest dostarczany wolno, kropelka po kropelce. I nieraz, kochani, to, co ma stąd trafić tu, jest jak kropelka. Że nam tam kapie tylko kropelka po kropelce i to ten proces przemiany naszego serca, on trwa. On nie dzieje się od tak, nagle i szybko. Ale potrzebujemy być podłączeni pod tą Bożą kropelkę, aby stąd skapało nam tu. Abyśmy nie byli tylko ludźmi, którzy mają wiedzę, ale byli ludźmi, którzy gotowi są na to, aby Bóg czynił reformę ich serc. I to jest, kochani, temat, który dzisiaj poruszamy. Nie dotykamy dzisiaj tematu reformacji, wierzeń, nauki biblijnej, ale dotykamy dzisiaj tematu reformacji naszych serc. I chcę zakończyć, kochani, w ten sposób. To słowo, które głoszę, to nie jest słowo moralizatorskie. Bo możesz sobie, słuchając tego słowa, teraz postanowić, że okej, ja muszę coś w swoim życiu zmienić. I chcę ci powiedzieć, że jeżeli powiesz sobie, ja muszę coś w swoim życiu zmienić, nic się nie zmieni, wejdziesz tylko w większą frustrację. Bo kiedy ty mówisz sobie, ja muszę coś w swoim życiu zmienić, to w centrum tego ja muszę jesteś ty sam. A my potrzebujemy, kochani, żeby zmienić, żeby zreformować nasze serca, my potrzebujemy reformatora. Nie mam tutaj na myśli Marcina Lutra, ani Kalwina, ani Jana Husa, ale mam na myśli Jezusa Chrystusa, największego reformatora. Reformatora, który jest innym Jonaszem, ponieważ on stąpił na ziemię i inaczej niż Jonasz poszedł do Niniwy nie z zadąsaniem, nie z uprzedzeniem, nie z niechęcią, ale z miłością, nie tylko aby głosić Boże poselstwo, ale również aby pójść na krzyż. I tylko przy tym reformatorze, Jezusie reformatorze, to drugie imię Jezusa Chrystusa, Jezus reformator. To właśnie w najbliższej, najintymniejszej bliskości z Nim, tej codziennej relacji z Nim, w której pozwalasz Jemu przez Jego Słowo przemawiać do Twojego życia. Kiedy tylko tego Słowa nie traktujesz jako czytanki, jako poznawania wersetów biblijnych, ale przyjmujesz to Słowo jako Słowo żywego Boga, który kieruje swoje Słowo do Ciebie. On Ciebie zna, On Ciebie przyjął. Ty jesteś Jego własnością. On Ciebie nazwał Synem, dzieckiem swoim i chce Ciebie mieć na wyłączność i ten Bóg do Ciebie mówi przez Słowo swoje. I kiedy jesteśmy w tej najbliższej relacji z Nim, to znaczy nie uciekamy od Niego, ale jesteśmy gotowi się z Nim spotkać, to kochani, wiedzmy o tym, że to może będzie jak kropelka po kropelce, że tu będzie dużo przyjmowane przez nas, ale tu będzie o wiele mniej, bo to będzie jak kroplówka. Ale w taki sposób Pan Bóg reformuje nasze serca. Reformuje serce Kościoła. W taki sposób Bóg reformował serce Jonasza. W taki sposób Bóg reformuje serca nasze. Pytanie jest takie, czy jesteś na to gotów? Czy chcesz tego? Amen, Kościele?
Kochany Ojcze, chcemy Ci dziękować za to, że jesteś Bogiem cierpliwym. Bogiem, który bardzo często musi o wiele większą cierpliwość wyrażać do swojego Kościoła, do swoich dzieciaków, aniżeli do ludzi, którzy Ciebie nie znają. Dziękuję Ci, że objawiasz dzisiaj w tej historii to, że bardzo często nasze serca są zamknięte, tak jak słoik z ogórkami na zimę. I dzisiaj modlę się o to, abyśmy byli gotowi na to, aby te serca Tobie powierzyć i abyś to Ty te nasze słoiki naszych serc otwierał. Modlę się, Panie, o to, abyśmy byli gotowi dzisiaj to słowo nie tylko usłyszeć, ale również to słowo przyjąć, to słowo zachować i na to słowo w najbliższej, intymnej bliskości z Tobą, na to słowo odpowiedzieć. Abyśmy byli gotowi zrozumieć, że tak jak Ty przyszedłeś do Niniwy naszego życia, aby nas zbawić, aby nas uratować, to tak pragniesz dzisiaj przychodzić do Niniwy życia ludzi, którzy nas otaczają i pragniesz przychodzić do tej Niniwy przez nas. I modlę się, Panie, o to, abyśmy to przyjęli. Nie przyjęli tego jako nakazu, jako przymusu, ale przyjęli jako największy zaszczyt, przywilej i radość, że oto wielki, święty, potężny, kochający Bóg chce użyć nas jako swojego ciała do tego, aby dzielić się Twoją miłością. Chcemy być, Panie, w tej największej komitywie bliskości z Tobą. Chcemy pozwalać Tobie, abyś nas używał. I dziękuję Ci, że Ty chcesz tego, że czekasz, pragniesz reformować nasze serca, że pragniesz reformować moje serce, nie cudze, moje. Amen.